Łzy smoka Edwarda. Co za okropna burza! W żaden sposób nie mogę zasnąć. Jutro mieliśmy pływać żaglówką, ale morze będzie pewnie wzburzone i nie będziemy mogli wypłynąć. Jaki pogodny dzień! Aż trudno uwierzyć, że w nocy padało. Dzień dobry. Jeszcze ziewasz? Ale z ciebie śpioch, muminku. Po nocy nie mogłem zmrużyć oka przez te burze i pioruny. A dzisiaj spójrz, po burzy mamy piękne, czyste, błękitne niebo. Ach, jaki orzeźwiający wieje wiatr od morza. Tak, z pewnością burza oczyściła powietrze. Tak, to prawda. Cześć, dzień dobry. Mam wspaniały pomysł, chodźmy wszyscy na plażę. Myślisz, że morze jest już spokojne? Moglibyśmy popływać żaglówką. Oczywiście, że tak, jest bardzo przyjemnie, tylko czy wiatr jest wystarczająco silny? I pewnie znajdziemy coś fajnego. Na pewno morze coś wyrzuciło. Och, na pewno jakieś piękne muszelki. Chodźmy na plażę, muminku. No, dobrze, idziemy. Przecież nikt nie ma zamiaru ci go zabierać. Nie, tak lubię mleczko kokosowe. Zawsze byłeś okropnym łakomczuchem. No, bądź trochę milsza, to ci zostawię dwa łyki. To był orzek z nadziejem z kraba. Dobrze ci tak. Witam pana serdecznie, panie Ringu, z wielkim czerwonym nosem. Słyszę szum naszego morza i szum dalekich oceanów. I płacz morskich syren. Co? Masz rację, ktoś płacze. Dajcie spokój. Podejrzewam, że ktoś siedzi w tej muszelce. Zaraz sprawdzę. Nic. Muszla jest całkiem pusta, moi drodzy. Tam za skałą ktoś siedzi. Ja też chcę zobaczyć. Niepotrzebna ci muszelka. Ależ mi... Koleżanek, rozpętała się burza i fale przyniosły mnie aż tu.
Tak, w nocy była straszna burza. Jak się czujesz? Jedno. Chyba to ją bardzo boli. Musimy ją uratować, ale jak to zrobić, migotko? Maść twojej mamusi nam pomaga na skaleczenia, ale nie jestem pewna, czy jest skuteczna w przypadku syrena. Maść raczej nie jest odporna na wodę. Niby skąd o tym wiesz? Bo sprawa. Syrenkom leczy rany tylko jedno. Ach, gdybyście mogli się postarać choćby jedną łzę. Łza? Potrzebna ci łza, syrenko? Ale nie twoja. To musi być łza smoka. Co? Co ty mówisz, syrenko? Zdaje się, że powiedziała łza smoka. Gdzie są łzy smoka? Obawiam się, że w Dolinie Muminków nie znajdziemy łez smoka. No dobrze. Zrobimy to w naszej mocy, a ty zaczekaj na nas tutaj. Muminku, jakie ty masz dobre serce. I nie próbuj wypływać w morze, zrozumiałaś, syrenko? Nigdy nie słyszałam o czymś równie niedorzecznym jak łza smoka, ale postaram się ją znaleźć. No właśnie, ja też. Uwielbiam burze, ale niestety robią tak wiele zniszczeń. Zawsze tak było, kochanie. Wracają. Tatusiu! Mamusiu! Musicie nam pomóc! Pomóc? Jak wam pomóc, dzieci? Spotkaliśmy poranioną syrenkę, która nie może pływać. Musimy jej pomóc. Ojej, biedna syrenka. No tak, może jest nieposkromione. Lepiej pływać wtedy, gdy ma dobry humor. Jest bardzo podobne do mnie. Też, uważaj, co mówisz, wnuczy kiju. Syrenka powiedziała, że pomogą jej łzy smoka, ale czy mamy w domu łzy smoka? Potrzebne jej łzy smoka. Powiedz się proszę, gdzie mamy szukać smoka? Ja nie wiem. Widziałem szkielet smoka w muzeum. To były same kości, a kości nie płaczą. To co mówisz rzadko ma jakiś sens. Tym razem masz rację. Niech no pomyślę. Smoki. Jak mogłem to powiedzieć? Znam smoka Edwarda. Czy, tatusiu, znasz prawdziwego smoka? To cudownie, tatusiu Muminka. To chyba prawdziwy smok. Jest taki duży. Duży? Jak duży? Poznałem go w młodości. Tak szybko rósł, że jest teraz ogromny jak góra. To olbrzym. Tak, ja też słyszałem w czasie swoich podróży o tym niezwykle dużym smoku. Tatusiu, czy smok Edward pomoże nam uratować syrenkę? A jego łzy wyleczą jej rany? Oczywiście, jeśli to jest smok. Myślę, że warto spróbować. Od innych smoków różni się tylko wielkość. Słusznie. Proszę was, zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Ale zupełnie nie mam pojęcia, gdzie on teraz mieszka. To było już jakiś czas temu. Wtedy słyszałem, że ktoś widział go nad jeziorem u stóp gór samotnych. Naprawdę? Tak, on lubi wodę. Nie jestem pewien, czy wciąż tam jest. Sprawdzimy. Chodźmy nad jezioro. Dobrze znasz smoka Edwarda, tatusiu? Tak, tak. Razem wędrowaliśmy po świecie. To był wspaniały towarzysz podróży. Jakie duże jezioro. Jakie piękne, co za widok. Nie przyszliśmy tu, by podziwiać widoki. Jak najszybciej trzeba znaleźć smoka Edwarda. Mama mi ma rację. Rozdzielmy się. Ryjek i mi poszukają go wokół jeziora. A Muminek i Migotka pójdą razem ze mną do lasu. Dobrze. Cześć mi. Do zobaczenia, Miku. Uważajcie, żeby smok na was nie nadepnął. Jak tu cicho. Myślę, że mieszka na dnie jeziora. Musimy go stamtąd jakoś wyciągnąć. No idziemy, Riku. Jesteś pewna, że to dobry kierunek? Mi, przestań, co ci się stało? Co ty tu wymyśliłaś? A na to oni za chwilę wyprawiasz. No przestań. Pogodnie, Riku, gotowe. Ojej, pomocy! No wyciągnij mnie stąd! Przecież musimy czymś zbawić tego smoka! Nic z tego! Nie chcę być przynętą! Wyciągnij mnie! Ej, coś tam jest! Coś tam jest! Nie chcę być pożarty! To? Już zauważył, Rejka, wyrusza się! Mówisz tylko spora rybka, przecież...
przecież omal mnie nie pożarła. Trawa jest zdeptana. I to jak? To wygląda jak ślady stóp. Hej, Ryku, mi! Tatuś, ciekawe, czy znaleźli stopa? Zaczekaj, nie zostawiam mnie tutaj. To odcisk dużej stopy. Co? Co to jest? Odcisk stopy. Ja też tak myślę, mi. Ten smok musi być bardzo duży. Aha. O, ślady prowadzą w tę stronę.